Witajcie z Bukaresztu, jestem tam z tyłu, za mną jest dworzec kolejowy Bukareszt Nord, czyli Bukareszt Północny i za pół godzinki mam pociąg do lotniska. Pociąg jedzie 21 minut i w soboty jeździ co godzinę 20 chyba, tak? I kosztuje 5,5 leja, czyli 5 zł za osobę. No to zapraszam na Trip Report Bukareszt, Warszawa, Katowice. Oczywiście polskimi liniami lotniczymi LOT polecę. Zobaczcie, tu znowu jest to miejsce dla taksówek, tak, przy wejściu i tu wyjściu z dworca. I zaraz będziemy już na dworcu kupować bilety. Ja jeszcze chcę tutaj kupić jakąś drożdżówkę. O, bo to jest ta patisserie. Więc zobaczę, jakie są te drożdżóweczki. Czy takie może nie słodkie. Nie wiem, zobaczymy. No 5-6 kosztują, nie? O, tu są takie ciasta duże, a takiego nie. O, tutaj kawałek pizzy za 7,5. No i zobaczcie jeszcze może to. No teraz wam powiem, co kupiłem. Kupiłem taki z serem, taki, no jak są prece takie w Krakowie za 5 mniejszych tutaj lej. O, a zobaczcie, tutaj jest rozkład na żywo aut pociągów i mój pociąg dojeżdża do Airport Koanda o 11, no mówię wam, się nie podniosła kamerka, o tutaj o 11.10, w sumie nie napisali z którego tego peronu, ale to pewnie ten, co wczoraj przyjeżdżał, nie? A wczoraj który? No tam z lewej strony, ale dobra, zobaczcie, jaki to jest fajny ten dworzec. Fajnie jest ten, jeszcze ten procelek. No, o, czekajcie, nie wiem, czy było widać, o tutaj, taki ze serem. Idziemy do jakiejś kasy, nie? Żeby kupić bilet, bo tam na miejscu w pociągu nie widziałem, żeby pani sprzedawała bilety. Więc raczej musimy to kupić tutaj na stacji. Ten dworzec przypomina mi dworzec w Curychu. Tak, no, widzę właśnie, to idziemy w tą stronę. Nie? Taki też jest jakby końcowy, przynajmniej na powierzchni. Stacja czołowa, no i tylko jeżdżą w jedną stronę pociągi. O, widzę, tam jeszcze pociągi są do Ploeszty. A, czyli to są po prostu cała taka tam kasę de bilet, nie? Po francusku kasę de billet by było. A, to są automaty, może automacie kupimy, spróbujemy. Czekajcie, o, dobra, jest. A tutaj po prostu jest przycisk Henry Konada. Jest. O, i nawet pokazuje, który. O, tutaj widać cały rozkład jazdy, więc jeżdżą co godzinę 20 w soboty. I co, klikam next. No pierwszy, tak. Chodźmy na sekundkę. O, to jest ta pierwsza i druga klasa. Ciekawe, ile kosztuje druga, pierwsza klasa. A dobra, my jedziemy drugą chyba. Żeby nie było, robimy next. I co, ile biletów? Adult, dwa. Zwei po niemiecku. Next. No ja, i co tam mam zrobić? Skąd mam wiedzieć, które? Fara rezerwara, czy lok? Zobaczę, czy się da, nie da się. Zobaczymy, lok klasa 2. I ile kosztuje? O, 17. Myśmy płacili przecież inaczej. 11 płaciliśmy, to back. Tutaj fara rezerwara. No, jest 5,5. Czyli w sumie 11, czyli to, dobrze. Czyli patrzcie, trzeba. O, tą fara rezerwara tam trzeba użyć. I klikamy next. Dobra, no i jakąś kartę, ja już to zapłacę. Dobra, mamy bilety, trzeba poczekać, bo one osobno się tutaj drukują, więc tak coś trochę długo to trwało, ale, no, ale wyskoczyły, więc 5,5 płacimy i idziemy na najbliższy pociąg i ten bilet jest zawsze na konkretną godzinę. Zobaczcie, są tutaj złotówki, jakbyśmy kupowali, to 85 bani, tak, bo te grosze to są banie, a jakbyśmy sprzedawali, to 1,18. Nie, to odwrotnie, nie? To zawsze jest, wiadomo to. Wiecie, o co chodzi. Generalnie mniej więcej 0,9-0,85 to kosztuje jeden lej. O, i zobaczcie, tutaj mamy na lotnisko 10. A, bo to przyjazdy. Na 10 przyjeżdża i odjazd jest potem też 10 peronu, czy toru, to są tory. Więc idziemy na 10. Ta 10 była tu na prawo. Mi się wydaje, że. No nie, dobra, to chyba podobny ten tor był wtedy. Dobrze, idziemy, bo zaraz przyjedzie, więc warto do niego wsiąść. Trochę ludzi już tu widzę stoi na 10. No więc może być pełny jak wczoraj. O,
Zobaczcie, tu jest 10 peron. Tu zawsze mamy pod dachem tam te numery, nie? I idziemy. No, tutaj są jeszcze składy wagonowe fajne. Zaraz to zbliższa okrążącą. Trochę ludzi jest. O, już jedzie, już dojeżdża. O, i nasz pociąg, samolot, chciałem powiedzieć, dojeżdża. O, podwójny jest teraz, o, jak pięknie, to idziemy do pierwszego. W sumie tu było więcej ludzi, bo tam już weszli wszyscy, nie? Może się zmieścimy, idziemy zobaczyć. Widzicie, tam jest w ogóle z przodu pierwsza klasa. Także też takie ciekawostki. Cały czas wychodzą ludzie, no dobrze. O, tutaj chyba klimy nie ma jednak. O, pan, a pan dokąd idzie? Ja? Nie wiem. Gdzie my pan zabierze? Do lotniska. Nie wiesz nawet. Aeroporta. No, to jedziemy do lotniska. 5,5 lei, tak? Czyli wyjdzie 4,5 do tego, tak mi przeliczyło na rewolucję. No i fajnie. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Zgodnie z planem o 11.10 ruszamy. I o 11.31 mamy być już na lotnisku. A samolot w sumie o 14.30 wylot dopiero, ale lepiej być wcześniej niż tak na styk. O, tam ktoś sobie spał na peronie. No i to już jesteśmy coraz bliżej. I tak naprawdę teren, chyba ta część jest lotniska wojskowa. Więc tak naprawdę jedziemy już prawie na terenie lotniska, nie? I dojechaliśmy. Trzeba tutaj uważać, bo jest dziura taka między pociągiem a peronem. Pociąg przyjechał idealnie o czasie, 11.31. Bardzo fajnie. O, zobaczcie, tutaj jest stacja końcowa, dalej już nie pojedziemy. No i idziemy na terminal wylotowy. Tutaj jeszcze mamy odjazdy pociągów i odloty samolotów i przyloty. A my idziemy, o, tutaj jest napisane Blevo Departures, tak, czyli odloty. Więc Blevo. No, a terminal jest taki, ja może zrobię zdjęcie jeszcze, także pamiętajcie, na Instagramie są relacje live. Tutaj widać też wieżę, zobaczcie, fajna wieża. W lewo tam się idzie gdzieś. W sumie co wam pokazuje, to dziwnie, nie da się przejść, ale... No nie wiem, chyba piętro niżej może jest, ale myślę, że tędy można przejść na arrivals i potem na dół, nie? Czy do góry. Bo to chyba jest piętro niżej po prostu jest. A, tam są schody na dole, dobra, to idziemy na zewnątrz, nie? Może tam z lewej, na lewo pokazywało Departures, nie? Dobrze, bo tutaj arrivals widzieliście też wczoraj, czyli w poprzednim trypie, więc idziemy na lewo i po schodach, domyślam się, piętro niżej, odbierzemy sobie bilety, bo... A, bo tam jest po prostu, całkiem na lewo, zobacz sobie, tam jest ten tak daleko. Ja myślałem tu gdzieś blisko, piętro niżej, a to po prostu jest na lewo od tej, od wieży. Nie, bo wieża jest tutaj, tak widać, tą górę. I trzeba iść tam w lewo. Dobra, no to idę. I takimi małymi schodkami przechodzimy pod bockiem. I do głównego wejścia na Departures. O, tutaj tak naprawdę widać, że też wyjeżdżają ludzie chyba stąd. Bo... Dużo samochodów bardzo podjeżdża. A, tu są napoje. O, jakie tutaj. 10 tych. A, to nie jest tak tanio w sumie. Dobra, jest Departures. O, jest, pokazałem do... A nie, to Warszawy jeszcze nie ma, bo jest tak wcześnie, zobaczcie. Nawet nie wiemy, z którego tego będą te przekiny. Na którym. No, I'm sorry. A, to może z automatu weźmiemy sobie. Dobra, są takie automaty. Jest tutaj też lot, widzę. Więc może sobie zaraz to zrobimy. A jak co, to tutaj mamy informacje, gdzie są te, co to jest, leciali, to odloty też są, no. A, Warszawa, no nie jest napisane w ogóle, nie? Czyli 14.30 Warszawa, no za 3 godziny dopiero jest odlot, nie? Więc jeszcze jest trochę czasu. No, a tutaj mamy tak, tam check-inów jest, widzę, ponad 100.
Tak, od jednego tutaj mamy te informacje. Tu jest z lewej strony 27 do 104, tutaj 20, 12, 22, no jeden na wprost jakby, nie? Czyli tam, czyli tutaj gdzieś by się trzeba było iść. Dobra, idę zobaczyć tutaj trochę. Przyszedłem tutaj na pięterko i tu jest taka restauracja i zobaczcie z możliwością oglądania płyty. O, tutaj widać tę restaurację. O, a tu jest to. Zobaczcie. Widać płytę. Kilka samochodów Tarom. O, El Al też jest. I tutaj jeszcze remont płyty. Fajnie. No tutaj jak się z tej restauracji wychodzi, przez no, piętro wyżej, to mamy tam strefę taką kontroli bezpieczeństwa, tu nie kręcę. Tu są toalety z lewej strony. Zobaczcie, tym razem tutaj jest kaplica taka. O, trochę wygląda jak w środku cerkiew, nie? Zobaczcie, miejsce też są te gazetki za darmo do czytania. O, to jest też taka muzyczka fajnie. O, cały czas klimacik jest, nie? O, piękne obrazy, malunki na ścianach. No i to jeszcze są jeszcze miejsca poczekalnia taka, nie? O, i to jest ta główna hala, jak się wchodzi, tak? Tutaj też jest taki podwieszony model samolotu, dawnego, starego. O, no i tu się wcześniej wszedłem tam, nie? Do terminalu odloty Departures. Wcześniej się zastanawiałem, czy jest to jakieś przejście terminalem do terminala przylotowego Arrivals. I jest, zobaczcie, tutaj w lewo można przejść i normalnie tam za szybami tam całe jest przejście do tego, do Arrivals, nie? Także spoko. Jakby co, w dwie strony można tutaj iść. A myśmy tutaj dołem szli, nie? Tym parkingiem. Jest jeszcze po kontroli bezpieczeństwa. Trwało to jakieś 10-15, no 10 minut około. Duża kolejka, bo też paszporty sprawdzali, dowody. Ale wszystko poszło sprawnie. I teraz idziemy na strefę bezcłową zapewne. Chociaż tu nie widzę sklepu jeszcze. No zobaczymy. O, salonik biznesowy. Ciekawe, czy no ja tutaj musiałby być salonik Lufthansa wylotu. A, tu jednak jest, zobaczcie. Strefa bezcłowa, ale taka po bokach, nie? Więc musiałbym tu... Jakbym chciał, to musiałbym wejść, tak? A tak nie trzeba na siłę przechodzić. Dzisiaj nie będę sprawdzał cen. No to na tych lotniskach to wiadomo, są zawsze trochę droższe. No. Prawdziwej wiosłówki już nie ma, jeśli jesteśmy w Unii, nie? Dobra, potem zobaczymy, ile kosztują napoje. O, tu są jeszcze toalety. A potem, o, mamy gate'y, tylko jeszcze za wcześnie, żeby sprawdzić, jaki nasz gate będzie. No bo nawet tu nie ma jeszcze naszego lotu. No to mamy dużo czasu. Na spokojnie wszystko się... Zobacz, patrzcie, tutaj fajnie. Sklep z zabawkami. Pokemony nawet tu są. O, i tu piękne. A, to sobie zobaczę, bo tutaj fajnie widać samoloty. Tylko jak to przejść, nie wiem. Tutaj pizza była z lewej. Tu jakaś knajpka. No tutaj presle są po 12 lejów, a w mieście były po 5. O, napoje mamy. Automaty za 6 są. Woda jest za 6 lejów. Dobra. Lej. O. No, chciałbym zobaczyć tutaj, tylko że tutaj jest rękaw. Zobaczmy. O, niestety nie widać. A nie, coś... A, zobaczcie. Tutaj kawałek samolotu widać. Kawałek skrzydła. A tutaj przy gejcie numer 1, tak? Tak, czyli przy bramce numer 1, no, mamy widok też na płytę, tylko z drugiej strony. Aha, czyli to jest tutaj, co wcześniej widziałem tam z lewej strony, tam jest ten terminal z zewnątrz, tak, z tej restauracji, nie? I to był ten El Al właśnie. Pięknie. Idę dalej się porozglądać po lotnisku. Dalej nie wiadomo, z której bramki będzie mój samolot. Takie kanapki, takie bagietki za 53 euro, 53 lej, tak, się wydaje, 53, 49, no tak, z 50 zł to jest, no, trzeba liczyć, 45 około, no więc drogo. Napoje są tańsze, z automatu, a takie kanapki z automatu, zobaczcie, są po 25.
Jest tak naprawdę trochę drożej nawet niż Alicante ostatnio jak byłem. Zawsze jest takie ciekawe, że w takich miejscach jest wszystko droższe i tak czasami nawet droższe niż w zachodniej Europie. Samolot tego Tarom, tak? Czyli to są narodowe linie rumuńskie z tego co mi wiadomo. Poziom minus 1 są gate'y od 28 do 43 i od 20 do 27. Tak, i są jeszcze restauracje, food court napisane jest. Więc zobaczmy co tu jeszcze można kupić. A, tam już widać kolejkę, więc pewnie jakiś wizer leci, bo to są duże samoloty. Tutaj mamy znowu kanapki. I tu są kanapki 49-47, no dużo. A tutaj taka focaccia 45. Lej 47, a takie croissanty 39 kosztują. O, sałatka grecka, nawet salata greceasa, grekaska, jakoś tak? 48. No. A tutaj takie cheese pie za 20, czy albo za 30, bo tutaj no, za 20 lej. No drogo to jest. Drożej niż w wielu miejscach na lotniskach w Europie Zachodniej. Ale tam wizerów, zobaczcie, daleko. No to jest baza, ja naliczyłem, że rano chyba startowało dzisiaj się 12 wizerów. O, tutaj jakiś wizer, nie wiem dokąd. A tam kolejne 3, Ryanair jeszcze są. 2, no i Tarom i jakieś inne. Już widać nasz samolot. Pomiędzy Ryanairami teraz go widać tam na końcu i tak jakby nad autobusem, o, tym co idzie w prawo. I zaraz go zobaczycie bliżej. Ciekawe w ogóle gdzie podkołuje. Będę go szukał. O, teraz widać pełno, jak okazało się, dalej nad autobusem. 40 minut przed czasem zaczął się boarding do autobusu, fajnie. Już był boarding do autobusu, więc wchodzę. I ruszamy do samolotu, ale daleko. O, jest koniec. A pan też obręczony tutaj? Ukraiński, z Kajaków. U nas też lata czasami w Katowice. Na czarterach. A właśnie Fly Dubai wylądował. I nasz piękny Embraer 175. Troszkę wieje. Idziemy na sam koniec, 19:20. Gdzie? Jestem, a to moje miejsce 19D. A tutaj obok Max Ryanaira. Chciałbym pozdrowić Państwa na pokładzie Embraera 175 polskich linii lotniczych LOT Freysie do Warszawy. Nasz dzisiejszy rejs powinien zająć nie dłużej niż 1 godzinę minut 30, a w Warszawie pogoda jest dobra do lądowania, aktualnie niewielkie zachmurzenie i 16 stopni Celsjusza. Na więcej informacji przekażę Państwu podczas zniżania do lądowania. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę miłego rejsu. Nie zatrzymał się przed czasem. Dokładnie jest godzina 14:23.
Wróciłem z Pina, gdzie jestem. W okolicy miejscowości Blot. Góry mają około 1100-1500 metrów z tej strony. I trochę jest śniegu. To wyżej pewnie 1000 metrów. Mam tutaj kanapkę i soczek. Zamówiłem to przed lotem. Kosztowało, na stronie zamówione oczywiście, kosztowało 22 zł. Minutes. Wylądowaliśmy na lotnisku Fryderyka Chopina w Warszawie. Prosimy o pozostanie na swoim miejscu z objętymi pasami bezpieczeństwa do momentu zatrzymania i połączenia sygnalizacji i zapiąć pasy. Przed wyjściem prosimy o sprawdzenie, czy zabrali Państwo ze sobą cały bagaż podręczny. Aby zarezerwować kolejną podróż lotem, zachęcamy do odwiedzenia strony lot.com lub skorzystania z naszej aplikacji mobilnej. W imieniu Polskiej Linii Lotniczych Lotsów z Airlines Niemieckiej życzymy Państwu miłego popołudnia. Kabina i jego załoga dziękują za wspólną podróż. Do widzenia. Co jest?
Zobaczcie, jestem już tutaj w rękawie. Teraz czeka nas jeszcze tylko kontrola paszportowa. Czeka nas jeszcze kontrola paszportowa i będziemy już w strefie Schengen. Tam coś zaczyna kropić, już nie ma słońca. Jak tam? Żyjesz? Tak, już spać mi się. No to zaraz możesz spać, 2 godziny tutaj będziemy. Potem. No, 55. Tak, do parking to tam zawsze się przesuwa. Ale może będzie wcześniej tym razem. Dobrze, gdzie ta kontrola? A gdzie tu jesteśmy? Na pięterku. No to znaczy w ogóle tu nie byłem jeszcze. Dobra, na razie wyłączam się i potem jak będzie. A tu jeszcze jest Schengen na prawo, jakbyśmy chcieli, nie? Ale my idziemy do Schengen, czyli do Katowic. Więc idziemy tędy. Dobra, wyłączam kamerkę. Po 3 minutach przeszliśmy automatyczną kontrolę paszportową, czyli dokumenty. No akurat na dowody oczywiście. I teraz idziemy na połączenia transferowe. No i mamy 1,5 godzinki do następnego samolotu, do Katowic. Zobaczymy, z której bramki będzie leciał. Katowice 29. O, tutaj mamy 29, więc na połączenia transferowe idziemy w lewo. Znaczy w sumie widzę, wszystko idzie w lewo, też odbiór bagażu. A, dobra, właśnie tutaj już, jakbyśmy chcieli odbiór bagażu i do Warszawy iść, to prosto. A w związku z tym, że mamy no połączenie transferowe, tak, bo do Katowic lecimy, no to idziemy na prawo, więc fajnie tu wszystko widać, no można spokojnie raczej się nie zgubić. To jest wszystko dokładnie opisane. I już po kontroli bezpieczeństwa, niestety musiałem butelkę oddać z napojem. Nie wiedziałem, że tak tu sprawdzają też, bo jak się przylatuje ze strefy non-Schengen i mamy Katowice, wyjście 29. A, czyli tam w lewo, jak się patrzy stąd. O, jest bramka 29, 16.55. I proszę Państwa, idziemy do drugiego samolotu dzisiaj. Do samolotu przewiezie nas autobus. A nad Warszawą teraz taka ulewa, że leje jak z cebra. Na szczęście tutaj jest taki daszek, spokojnie można sobie wyjść. Właśnie po 15 minutach w autobusie wracamy do terminalu The Boarding, no bo musimy ten. Się okazało, że jest jakiś problem techniczny z samolotem. Więc jak sprawdzą go, no to wrócimy się, mam nadzieję, za niedługo do samolotu. Już kolejny raz, kurczę, w ostatnich lotach do Katowic tak mam. Minęło 45 minut od wylotu, znaczy tego planowanego wylotu i teraz tam zmienili bramkę na bramkę 44. No to idziemy, zobaczymy, kiedy polecimy. Już wiadomo, że polecimy innym samolotem, Embraerem 195. Może o 18.25, zobaczymy, czyli 1,5 godziny opóźnienia. O 19.15 przyszła załoga, więc może polecimy. Jest już 2 godziny 20, już prawie 2.30 opóźnienia. Dostaliśmy teraz wodę niegazowaną i taki boks. Taki boks i zaraz... No właśnie chcę pokazać, dobra, to u Ciebie pokażę. O, zobaczcie. Jeszcze jest. Taki jakiś tam hummus, tak, tutaj jakiś crunchy. A drugie śniadanie i co? A, kabanos. Dobra, no jest taki fajny boksik do jedzenia. I po dwóch, ile zaraz Wam powiem dokładnie, po 2 godzinach 28 minutach zaczął się boarding. Opóźnienie oczywiście, bo już raz boarding był, nie? Tylko do autobusa, teraz prosto do samolotu idziemy. S195, tak? Czyli dużo większy samolot niż mieliśmy lecieć. O, patrz, jak tu się mocno schodzi na dół. Fajnie. O, zobaczcie. Embraer 195. No to się cieszę bardzo. Wchodzę jako drugi do samolotu. Dobra, już tutaj nie kręcę. Dzień dobry. Na drugiej półce, bo tu mamy nasz strzelb. Jest piękne, szerokie okno. O, na skrzydle się okazało. Jakoś, aha, bo przecież to jest inny samolot. Mieliśmy być za skrzydłem, wiecie. A będziemy na skrzydle, no też nie jest źle. Pięknie. To jest dobra wiadomość, że tu już jesteśmy.
Dzisiaj polecimy do Katowic, natomiast 35 minut. Życzę Państwu spokojnego lotu i przepraszamy za wszelkie niedogodności. Good evening, ladies and gentlemen. Captain speaking. Can we have all my crew welcome on board the DY195 flight to Katowice? First, I would like to sincerely apologize for our delay due to operational reasons. And currently, we are fully ready for departure. Our estimated flight time today is 35 minutes. Wish you a nice flight and sorry for any inconvenience. Thank you for attention. I początek wypychania. Godzina 19.38. Cabin crew, be ready for departure. Godzina 20.20, a temperatura na zewnątrz wynosi plus 5 stopni. Prosimy o pozostanie na swoich miejscach zapiętymi pasami bezpieczeństwa do momentu całkowitego zatrzymania samolotu na stanowisku postojowym i wyłączenia sygnalizacji. Zapiąć pasy. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas otwierania półek bagażowych, gdzie znajdujące się na przedmioty mogą wypaść. Przed wyjściem z samolotu prosimy o sprawdzenie, czy zabrali Państwo ze sobą cały bagaż odręczny i wszystkie rzeczy osobiste. W szczególności prosimy o sprawdzenie kieszeni foteli.
jesteśmy. 2,5 godziny spóźnienia i wreszcie w Katowicach. Nie jest źle. Chociaż tutaj jest zimno. Ojoj. Jakoś trzeba przeżyć. I proszę Państwa, jesteśmy w terminalu C. I bliziutko to jest do autobusu. No, jestem już, jak widzicie, w Pyrzowicach na lotnisku Katowice Airport. I za chwilę jadę do domu, a z Wami się żegnam. Także dzięki, że oglądaliście ten trip report. Przypominam, przyleciałem lotem tutaj z Warszawy, a wcześniej z Bukaresztu. Także trzymajcie się i do następnych vlogów i trip reportów. Cześć!